Hej, zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym ogólnie bardzo dużo się dzieje. Po pierwsze będzie to tutorial do tego makijażu, czyli takie dzienne smoky eye, trochę foxy eyes, może cat eye, zależy jak chcecie to nazywać. Po drugie będzie to pielęgnacja, maseczki do włosów, na twarzy, peeling, ogólnie wszystko, czyli takie trochę też get ready with me. A po trzecie jest to efekt końcowy wykonany zarówno z makijażu, jak i pielęgnacji kosmetykami, które pochodzą wyłącznie z drogerii. Czyli tematyka, którą wiem, że bardzo lubicie. Dzisiaj będę używać wyłącznie kosmetyków marki Eveline i to jest taki miks zarówno nowości, jak i kosmetyków, które już znam, testowałam i Wam polecałam, albo jeszcze nie i dzisiaj to dopiero zrobię. Jeśli taka tematyka Was interesuje i chcecie się dowiedzieć, jak wykonać ten makijaż i spędzić ze mną trochę czasu, zapraszam do oglądania dalej. Zacznijmy od tego, że zaraz wracam. Muszę iść umyć włosy, a nie mogę tego zrobić oczywiście w studio przed Wami, także zaraz pójdę do łazienki. Tego Wam pokażę też produkty do włosów, których będę używać, bo one też pochodzą z Eveline. I mam tutaj dwa szampony, właściwie dwie serie, których no właśnie nie wiem, którą wybrać. Bo z jednej strony to jest seria Sweet Coconut i to jest szampon do włosów normalnych i cienkich, szampon nawilżający. I tak samo jest też maska właśnie z tej serii. Albo jest jeszcze Aroma Coffee. To jest szampon regenerujący do włosów słabych i łamliwych. I też maska o tych samych właściwościach. I ja lubię wszystko, co nawilża moje włosy, ale też lubię wszystko, co regeneruje moje włosy, tak po prostu jakby zapobiegawczo. I no chyba dzisiaj ten kokos wygra u mnie. Także nakładam, właściwie umyję włosy szamponem, nałożę maskę i zaraz wrócimy i zajmiemy się tutaj pielęgnacją twarzy. Włosy się nawilżają, mam nałożoną maskę i wszystko, wiecie, skrzętnie ukryłam pod turbanem, żeby mi tutaj woda nie kapała wszędzie. Bo przechodzimy do pielęgnacji twarzy. Ogólnie, tak jeszcze tylko napomknę, bardzo ładnie pachną te produkty do włosów z tej serii kokosowej. To jest zapach kokosowy, ale nie taki słodko mdły, tylko bardzo ładny, elegancki. Mam nadzieję, szczerze mówiąc, że zostanie mi na włosach trochę ten zapach. I przechodzimy do pielęgnacji twarzy. Ja mam dzisiaj pełen rytuał, ponieważ moja dzisiaj cera wymaga takiej dodatkowej pielęgnacji. Dawno nie robiłam takiego, wiecie, całego rytuału pielęgnacyjnego. No i tutaj mi rośnie druga broda na brodzie. Mi się co prawda takie bolące bomby robią bardzo rzadko, dosłownie raz w miesiącu, kiedy jestem przed okresem, no ale jednak robią się. I dosłownie robią się, wiecie co, w takim tutaj małym obszarze zawsze. No i będę się starała dzisiaj trochę to uspokoić i sprawić, żeby nie dojrzało do bardzo nieprzyjemnego nieprzyjaciela. I zaczniemy od peelingu, bo zrobimy zaraz maseczkę nawilżającą na boki twarzy i matującą na niedoskonałości na środek, ale żeby to wszystko właśnie przygotować, to nałożymy najpierw taką, nawet nie tyle może maskę, co peeling enzymatyczny, czyli peeling, który nie ma w sobie takich ostrych drobinek, to nie jest mechaniczne usuwanie naskórka, tylko ten peeling wszystko zrobi za nas, on jest kompletnie gładki, jest dosłownie takim żelem. I to jest właśnie peeling enzymatyczny glikolowy z 2% kwasem glikolowym. Ja już go mam jakiś czas, już go używałam i właśnie testowałam za kulisami. I to jest taki peeling, który właśnie on ma, oprócz tego, że ma kwas glikolowy, ma też kwasy AHA. Jest niesamowicie delikatny, ale robi robotę. Troszkę tak sobie pomasuję po twarzy, właśnie on jest taki olejkowy. Ale dodatkowo, oprócz tego, że złuszcza ten naskórek, dodatkowo skórę nawilża i nie ma w ogóle uczucia takiego, wiecie, ściągnięcia czy dyskomfortu, nie, nic z tych rzeczy. I ja robię tak, że właśnie najpierw go przez jakiś czas wpracowuję w skórę. O! I teraz go zostawię tak na jakiś 5 minut, żeby jeszcze dodatkowo wszystko zostało wyżarte. I zaraz go zmyję i przejdziemy do maseczek. Skóra po peelingu enzymatycznym jest taka gładziutka. Ale to jest tylko wstęp do naszej dzisiejszej pielęgnacji, bo teraz czas na taką cięższą artylerię, powiedzmy, i to będzie oczyszczenie i nawilżenie, ale wybiórcze, bo nie potrzebuję w tym momencie nawilżenia wszędzie i nie potrzebuję oczyszczenia wszędzie. Oczyszczenie potrzebuję w tym momencie na strefie T, także tutaj nałożę czarną maskę z węglem aktywnym, to jest maska typu Peel Off. Z takimi maseczkami typu Peel Off jest tak, że zawsze lepiej jest nałożyć troszkę grubszą warstwę, żeby ona później mogła porządnie się oderwać od skóry, bo jak one są za cienko nałożone, to później się nie chcą ładnie zrywać. Tylko ona wtedy oczywiście będzie troszkę dłużej schła, ale nikomu się nie śpieszy. Także nałożę ją, uważając oczywiście na wszelkie włosy, czyli właśnie na tutaj wystającą grzywkę i na brwi.
bo na te miejsca nie chcemy jej nałożyć. Ja tam czarną maseczkę nałożyłam w pierwszej kolejności nie bez powodu, bo ona potrzebuje po prostu trochę więcej czasu, żeby zastygnąć, żeby to zerwanie było możliwe. A teraz na boki twarzy nałożę maseczkę nawilżającą i to jest Hyaluron Clinic B5. Maseczka nawilżająca i wygładzająca, czyli taka idealnie przygotowująca skórę właśnie pod makijaż, czy no jak chcemy się poczuć takie dopieszczone. I ta maseczka nie zastyga, więc ją po prostu na sam koniec, to co się jeszcze nie wchłonie, zmyję wacikiem. W międzyczasie, kiedy maseczki zastygają i działają swoją magię, skorzystam z okazji i jeszcze nawilżę usta, mam tutaj taką maseczkę w płachcie, a właściwie w żelku. To są maseczki SOS Expert i 3 takie maseczki są w jednym opakowaniu, także zaraz to nałożę. Tylko powiem Wam jeszcze o jednej fajnej rzeczy, jak jesteśmy przy saszetkach, bo te maseczki były też w saszetkach. To jak wiemy, saszetki to jest bardzo dobre wyjście z sytuacji, jeżeli gdzieś podróżujemy. A widzę, że teraz już trochę się zaczęło wszystko normalizować i widzę, że coraz więcej osób tak nieśmiało podróżuje. Saszetki. Saszetki z szamponem i z maską. Tutaj jest tak naprawdę bardzo dużo produktu. Z tego co widzę, to jest 20 ml zarówno maski, jak i szamponu, czyli 5 takich saszetek mamy 100 ml, czyli taką podstawową, mówicie, pojemność, którą możemy na przykład zabrać do samolotu. A dla mnie osobiście taka saszetka to są 2 użycia. Także no rewelacja, na pewno to ze mną pojedzie na pierwszy, lepszy wyjazd. No i są właśnie szampony i maseczki. Tak samo w tych seriach, której używałam do umycia moich włosów. No dobra, nakładam mojego żelka i my się widzimy za jakieś 15 minut, jak wszystko mi już tutaj zaschnie. W międzyczasie, jak mi schły maseczki, zjadłam obiad, więc od ruszania skórą tutaj mi już zaczęło odchodzić, także nie będzie to aż tak satysfakcjonujące, jak może być. I jedziemy z nosem. O. Pięknie. A nadmiar tej nawilżającej maseczki, który mi się nie wchłonął, po prostu pościągam wacikiem. Okej, i słuchajcie, to zaraz dokończę poza kadrem i jak ściągnę nadmiar maseczki, to już pójdę zmyć tą maskę z włosów i ogólnie włosy wysuszę i przejdziemy już do tej standardowej, powiedzmy, pielęgnacji, czyli do kremów i do makijażu. Skóra oczyszczona i nawilżona, włosy nawilżone, więc jestem gotowa do mojej upiększającej metamorfozy. No właściwie nie do końca, bo już ta pielęgnacja była upiększająca, bo pielęgnacją jakby najbardziej działamy na naszą urodę. Ale tak, czas na tę kolorową część. Zapomniałabym jeszcze tylko o jednej rzeczy znowu, bo już o niej wcześniej zapomniałam i jest to tonik. I to jest tonik matująco-normalizujący, zwłaszcza będzie mi potrzebny tutaj właśnie na strefie T. Zapomniałam o nim już wcześniej, bo tak naprawdę powinnam twarz przemyć tonikiem po zmyciu tego peelingu enzymatycznego. Ogólnie zasada jest taka zawsze, o ile się nie mylę, że zawsze po kontakcie twarzy z wodą powinniśmy przemyć ją tonikiem. I ja użyję jej tylko tutaj właśnie na strefie T, no bo to jest właśnie taki normalizująco-matujący tonik, który właśnie na tej strefie T mi się dzisiaj przyda jak najbardziej. A policzki mam już ładnie nawilżone, nie zmywałam tej maseczki, ona tylko została właśnie porządnie zebrana, ten nadmiar został zebrany. Jeżeli chodzi o mój feedback a propos maski do włosów, no to włosy są cudownie dociążone. One nigdy nie są jakoś super przesuszone, ale po maskach one są takie, wiecie, takie tak fajnie się ruszają i w ogóle. Tylko jeszcze warto wspomnieć, że nie nakładałam tej maski od samej nasady głowy, nałożyłam ją mniej więcej gdzieś odtąd, bo u mnie, nie wiem jak u innych, ale u mnie jeżeli nałożę maskę, tak jakby szampon, czyli na nasadę włosów, to u mnie jest to równoznaczne z efektem tłustych włosów, więc jakby dodatkowego nawilżenia przy samej skórze głowy nie potrzebuje. Dobra, niech ten tonik się wchłonie i przechodzimy do pielęgnacji twarzy. I słuchajcie, znowu mam dylemat, bo mam 2 kremy, które do mnie przemawiają pod względem zarówno właściwości, jak i konsystencji. I to jest Eveline I Love Vegan Food, silnie odżywczy krem, albo
Gold Exclusive, luksusowy odbudowujący krem serum z 24-karatowym złotem 80+. I słuchajcie, niech Was to oznaczenie wiekowe kompletnie nie zbije z tropu, bo jak najbardziej, jeżeli macie 30+, możecie używać kremu 80+, bo tu chodzi o potrzeby skóry, a nie o Waszą tak naprawdę metrykę. Więc nawet jeżeli dostaniecie kremy silnie przeciwzmarszczkowe od kogoś w prezencie i ten będzie napisany na 60+, a Wy macie 20, to się nie obrażajcie, tylko jak najbardziej używajcie, bo to też działa fajnie nawilżająco prewencyjnie. I one mają oba takie fajne, gęste konsystencje i moja skóra takie konsystencje bardzo lubi. I chyba dzisiaj się tutaj obtoczę w luksusie z tym 24-karatowym złotem, jeżeli chodzi o przynajmniej pielęgnację twarzy. A pod oczy mam też krem 50+ i 70+. I to jest Exclusive Snake nieinwazyjny neurolifting napinająco wygładzający krem maska pod oczy i na powieki. I zobaczcie tylko, jaką on ma konsystencję gęstą. To jest coś, co tygryski lubią najbardziej. Ja od razu poszłam do tego kremu pod oczy, zamiast do kremu na całą twarz. Ale ja lubię takie gęste konsystencje. I to jest tak naprawdę najbardziej skoncentrowany i najbardziej gęsty krem pod oczy, jaki ja do tej pory, tak na szybko pomyślę, tak, który do tej pory znalazłam w drogerii. Także mam nadzieję, że fajnie się zachowa też pod makijażem. O, jak ja lubię takie gęste kremy. No i dobra, jedziemy z tym złotym kremem. Już chciałam przejść do aplikacji podkładu, ale jest jeszcze ten kosmetyk, który dzisiaj będę nakładać, który może mi na ten odcień podkładu wpłynąć, więc najpierw jednak jego zaaplikuję i chodzi o Brazilian Body CC multifunkcyjny korygujący krem do ciała. I ogólnie z tej serii Brazilian Body Eveline ma też samopalającą piankę do ciała, taką leciutką, wodnistą piankę. Jeszcze jej nie testowałam i dzisiaj byłam bardzo ciekawa, ale widzę, że ona na taki najpełniejszy, najlepszy efekt osiąga dopiero po 5 godzinach, a do tego czasu, dopóki się, wiecie, to nie rozwinie, ja nie będę w stanie nakładać makijażu, więc ja ją przetestuję kiedy indziej, a dzisiaj sobie przetestujemy ten krem CC. To jest taka, jak robiłam sobie swatche, jak patrzyłam, to jest taka doraźna, zobaczcie, on ma trochę koloru, doraźna pomoc, jeśli nie chcemy nakładać, ale ładnie. Widzicie różnicę? Ja, o, w kamerze widać różnicę, tutaj się mi odcina. Muszę to lepiej rozblendować. To jest taka opcja, kiedy nie chcecie nakładać samoopalacza, ale na przykład zakładacie danego dnia sukienkę. A ja to muszę Wam pokazać, jak będzie lepiej widać. Czyli jeżeli któregoś dnia zakładacie sukienkę i widzicie, że może Wasze nogi są troszkę za jasne na to, jakbyście chcieli, żeby były ciemne. O, i tak ujednolicę kolory skóry, naprawdę. No i ładnie nawilża. To jest takie lekkie przybrązowienie i nawilżenie. Na nogach to musi na pewno wyglądać spektakularnie. Na razie mi się podoba. No właśnie w te dni, kiedy na przykład nie chce mi się nakładać samoopalacza, albo już mi zszedł ten samoopalacz, to by było idealne, bo ta skóra jest taka leciutko muśnięta słońcem, taki kolor jest poprawiony. No i ma to też być wodoodporny produkt, więc nakładamy go zanim się ubierzemy. Czekamy chwilę i dopiero się ubieramy, kiedy już wyschnie. No wiecie co? Ten krem pod oczy się na razie bardzo dobrze zapowiada. Na usta nałożę błyszczyk z chili. To już będzie na tym etapie takie przygotowanie do tak naprawdę ostatniego etapu w makijażu, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi. Bo co prawda miałam tą maskę nałożoną wcześniej, ale to już było jakiś czas temu, a przez to, że ja dużo gadam, to też mi bardzo szybko usta wysychają. I przechodzimy do podkładów. Użyję dzisiaj podkładu, który miał swoje 5 minut na YouTubie kiedyś i jest to, no właśnie, Liquid Control. To jest podkład bardzo wodnisty, o raczej matowym wykończeniu. I takim średnim, dającym się budować kryciu. I wszystko sobie wklepię gąbką. Błyszczyk zaczyna działać. Czyli zaczynają się usta robić czerwone. I cały obszar dookoła nich też. Ogólnie wszędzie tam, gdzie się go nałoży. Słuchajcie, z tym błyszczykiem to jest też taka sprawa. Mi się bardzo podoba ten efekt, jaki on daje, bo rzeczywiście tak w widoczny sposób ujędrnia usta. Ale jeżeli chodzi Wam o taki bardzo widoczny, spektakularny wręcz efekt powiększenia, to pamiętajcie, żeby go nałożyć na same krawędzie ust. Nie tylko na środek, tylko właśnie wyjechać trochę poza. Wtedy to dopiero robi największy efekt powiększenia. Tylko no właśnie, trzeba będzie
tutaj te wszystkie krawędzie ust pozakrywać podkładem, bo będą bardziej ukrwione. No i taka zabawna sprawa. Kiedyś jak nałożyłam sobie ten błyszczyk i się śpieszyłam, maźnęłam sobie gdzieś tam, wiecie, ręką miałam odrobniętego błyszczyku na palcu i nie wiem, coś trochę chyba poprawiłam w podkładzie czy coś. No i wyszło na to, że ten błyszczyk sobie nałożyłam też na skórze poza ustami. I wiecie, rezultat też zadziałał, to znaczy też ten obszar zrobił mi się czerwony, też mi się uwypuklił i wyglądało, jakby mnie coś ugryzło. Także no jest to taka reakcja, jaka jest, na tym polega jakby powiększenie tego błyszczyku, ale no za to go kochamy, prawda? Znaczy ja wiem, że dla niektórych osób to będzie za mocny efekt, dla niektórych jest zbyt mocno mrowiący. Dla mnie chyba nie ma zbyt mocno mrowiących błyszczyków. Ja uwielbiam wszystkie, które są takie. Ja lubię pikantne rzeczy, więc ja coś tam w głowie mam odklejone na punkcie takich spraw. Następna będzie szybka akcja, czyli korektor pod oczami i puder. Korektor to jest oczywiście Liquid Camouflage i przypudruję go pudrem brzoskwiniowym. Mówię szybka akcja, no bo wiecie, tutaj się liczy w tym momencie czas. Nałożę go tu i jeszcze na tego dziada, bo widzę, że on dzisiaj potrzebuje dodatkowego krycia. Jestem na takim poziomie jasności, że ta trójka z Liquid Camouflage mi pasuje. I jeszcze sobie podokrywam te pojedyncze rzeczy na lewej stronie, czyli na mojej gorszej stronie. Na prawej już mam prawie całkowicie jednolitą cerę, a na lewej tutaj potrzebuję odpowiedniego krycia jeszcze. I tego samego brzoskwiniowego pudru użyję na całą twarz. I zaraz zrobimy bronzer, róż i rozświetlacz. I będzie mój ulubiony etap makijażu. To znaczy makijaż będzie na moim ulubionym etapie. Czyli właśnie jak twarz już jest ujednolicona i przybrązowiona. I sobie dzisiaj też spryskamy twarz mgiełką, tylko że dzisiaj dla odmiany nie tą rozświetlającą, a czym innym, ale zaraz zobaczycie. Bronzer to oczywiście Bronze and Go, czyli wypiekany, absolutnie bezproblemowy bronzer, który można nakładać po ciemku. On się sam rozciera, słuchajcie. I używam dzisiaj tej jaśniejszej wersji, czyli 01. I trochę mnie to przy brązowi bardzo dobrze, bo jeszcze nadal podkład mam, znaczy ogólnie całą twarz mam jaśniejszą od dekoltu. Ale to dobrze, że właśnie teraz załatwię to bronzerem, bo gdybym użyła jeszcze ciemniejszego podkładu, to wtedy korektor by się bardzo mocno odcinał, a tak, wiecie, jestem w stanie sobie jednolicie nadać koloru tym bronzerem. To też jest wyjście sytuacji. Już sama cera z bronzerem sprawia, że ja się uśmiecham, ale jedziemy dalej. Róż to jest ten z tych nowych róży, numer 01. On jest taki satynowy w swoim wykończeniu. Dzisiaj nie robię jakiegoś super wielkiego glow. I rozświetlacz, czyli Glow and Go w odcieniu 02. Och, jaki on jest piękny. No, no i to jest to, co ja mówię, że zrobiona cera już pięknie wygląda. Wiem, że mówiłam, że dzisiaj nie będę robić jakiegoś super glow makijażu, ale czy ktokolwiek mi uwierzył, jak to mówiłam? Nie mogę się powstrzymać, bo on jest tak obłędnie piękny. Tak tylko troszkę. No jeszcze go, wiecie, wsmaruję dłonią, żeby go trochę uspokoić. No, chociaż takie troszkę, takie mini glow już mnie bardzo cieszy. Ten rozświetlacz jest tak piękny, że nawet jak sobie obiecuję, że nie nałożę go dużo, to później się kończy, wiadomo jak. Ale tak, zawsze Was zachęcam do utrwalania makijażu, czy też użycia jakiejkolwiek mgiełki, czy to nawilżającej, czy utrwalającej, czy matującej na tym etapie, bo teraz możemy sobie utrwalić makijaż bez obawy o to, że popsujemy sobie makijaż oczu, albo nie wiem, coś nam się dostanie do oka, albo rozpuścimy tusz przypadkowo, bo to też się może zdarzyć. Także teraz sobie spryskam całą twarz, może zakrywając oczy i brwi fixerem, tym razem po prostu utrwalający make-up fixer. Zabierzemy z drogi włosy.
Jak używacie mgiełek, to pamiętajcie, żeby zawsze naciskać na atomizer do samego końca jednym płynnym ruchem. I ja teraz się wycwaniłam i mam taki gadżet. I po chwili, jak nadmiar tej mgiełki wyparuje, tak wygląda nasza baza. Zobaczcie, że ten rozświetlacz w momencie, kiedy on jest suchy, kiedy jest nałożony na skórę, wygląda pięknie, ale jak tylko się go spryska czymkolwiek, bo mogliście wcześniej powiedzieć w poprzednich filmach, że to, że on tak pięknie wyglądał, to była kwestia tego, że spryskałam go mgiełką rozświetlającą. Teraz nie mam swojej mgiełki rozświetlającej, ten fikser nie ma w sobie żadnych drobinek. Ten rozświetlacz po prostu w momencie, kiedy jest spryskany, zmienia się w taki boski, mokry efekt. Zobaczcie nawet te obojczyki. A było go, jak widzieliście, bardzo mało, bo go dodatkowo rozsmarowałam. Brwi malowałam pomadą w odcieniu Dark Brown. To jest taki ciemny, chłodny brąz. Taki typowo brunetkowy. No i przechodzimy do makijażu oczu. I mam tutaj właśnie kolejne nowości. To są bardzo ciekawe mini paletki. One się nazywają Quattro. No bo w końcu są to cztery cienie, ma to sens. I zobaczcie, jakie fajne... O. No właśnie, już tych może aplikatorów pozbądźmy. Zobaczcie, jakie fajne zestawienie kolorystyczne. Trzy maty i jeden błyszczący, który naprawdę ma moc. Tutaj są oba cienie zesłoczowane akurat z tych paletek i to jest numer 06. Myślałam, że 09, a to jest 01. I myślę, że zrobię jakiś makijaż dzienny, znaczy dzienny. Przymrużeniem oka. Najpierw jakaś baza, do której te cienie będą się mogły przykleić, czyli oczywiście korektor. I zacznijmy od matowego beżu z paletki 06. Myślę, że można by spokojnie cały ten makijaż wykonać używając tylko tej paletki 01, bo tutaj też jest matowy beż. I teraz tak, tym ciemniejszym, bo chciałam, wiecie, jakby najbardziej wykorzystać jedną paletkę. Tym najciemniejszym kolorem z palety 01. O, troszkę mi się osypuje, ale wzięłam za dużo cienia też na pędzel. One są bardzo mocno napigmentowane i wzięłam go za dużo. To pierwsze dotknięcie pędzla zawsze jest takie podchwytliwe, bo nie wiemy, czego się spodziewać tak naprawdę. Zaraz to wszystko naprawię, tylko już rozpracuję ten ciemny brąz, ale bardzo ładny. Może dla bezpieczeństwa tej gotowej już cery zrobię taką trochę obsypkę. No i też dla mojego komfortu szybkiej pracy z cieniami. No ale wiecie co? Te paletki kosztują jakieś 14 zł. I taka pigmentacja. I rozciera się bardzo tak maślanie. W taki bardzo maślany sposób. Taki w sensie dobry. I tutaj sobie od razu złagodzę krawędź tego ciemnego brązu i na to dam ten drugi matowy cień. I teraz, jak już mam bardzo mało cienia na pędzlu, to sobie formuję kształt oka. Czyli to po staremu kocie oko, po nowemu foxy eye. Ale to trzeba wyznaczyć zawsze na rozluźnionych brwiach i ogólnie rozluźnionej mimice. Tak, żeby wiedzieć, jak możemy się wysoko posunąć z blendowaniem. Wytarłam pędzelek w ręczniczek i teraz tym jaśniejszym brązem pokryję pozostałą część powieki ruchomej i ogólnie połączę te kolory na środku. Pamiętajcie, że żeby osiągnąć najlepszy efekt z matowymi cieniami, na powiece ruchomej zawsze je klepiemy. Raczej nie przesuwamy. Lepiej się zachowują matowe, kiedy są klepane. I wracam jeszcze raz z matowym beżem i teraz sobie spotęguję całe tutaj to blendowanie. Ogólnie to cieniowanie zawsze wygląda najlepiej, jak wracamy co chwila z dwoma pędzlami, czyli z tym ciemniejszym i tak, żeby one się, wiecie, zazębiały. A później znowu z tym jaśniejszym. I to się nie dość, że wpracowuje w skórę, to jeszcze się pięknie rozblendowuje. A na dolną powiekę, na sam zewnętrzny kącik, żeby połączyć górę z dołem, dam ten najciemniejszy kolor i później na całą dolną powiekę ten jaśniejszy brąz i sam wewnętrzny kącik rozświetlę tym opalizującym. No dobra, zaczyna mnie już ponosić blend. To znaczy, że czas najwyższy na użycie mojego dzisiejszego lusterka, czyli pudru prasowanego i użyjemy go, wiecie, takim większym pędzlem, żeby ładnie teraz wszystko pozamiatać i wyczyścić wszystkie krawędzie cieniowania.
Po bronzerze i rozświetlaczu to jest chyba mój kolejny ulubiony etap. Po prostu makijaż wchodzi na następny poziom. A zwłaszcza jak chcecie osiągnąć taki bardzo zauważalny efekt wyciągnięcia tego zewnętrznego kącika, no to to jest bardzo pomocne. I na tyci pędzelek biorę ten opalizujący złoto-różowy i ten pędzelek spryskam utrwalaczem i on idzie na wewnętrzny kącik. O. A co jeszcze będzie fajnie wyglądało z tym rozświetlonym pomarańczowo-złotym wewnętrznym kącikiem, to jest kreska eyelinerem. Dawno takiej kreski nie robiłam, także dajcie mi chwilę, bo to wymaga precyzji i cierpliwości. Ale kogo ja oszukuję? I tak koniec końców dotknę krawędź tej kreski ciemnym cieniem, żeby troszkę ją lepiej wkomponować w cały makijaż. Minimalnie tutaj wydłużam wewnętrzny kącik. Wtedy już w ogóle będzie cat eye albo foxy eye. No i podotykam jeszcze dosłownie, zobaczcie. Odrobinę tego najciemniejszego cienia po krawędzi kreski. Wtedy on tak się fajniej scala z całym makijażem, a nie tylko tworzy oddzielny byt. Wytuszowałam rzęsy maskarą Varieté. Ona ma bardzo fajną, taką malutką, precyzyjną szczoteczkę. I przykleiłam też pasek sztucznych, bo to dzisiaj było nieuniknione. Mam takie prześwity na prawym oku, że to wyglądało strasznie. Więc po prostu powypadało mi sporo rzęs. Więc musiałam, wiecie, ratować sytuację i tak to wygląda. Nie tuszuję dolnych rzęs, bo podoba mi się, jak to wygląda teraz. Wszystko ciągnie do góry i tak niech zostanie. Jeszcze tylko zostały mi do umalowania usta i choć podoba mi się to, jak one wyglądają z błyszczykiem, to teraz w porównaniu z tymi bardzo ciepłymi oczami są za różowe, więc nałożę na nią jakąś pomadkę. Mam dwie, a właściwie dwa kolory, które mi się bardzo podobają, ale to są dwie różne pomadki. Jedna to jest Velvet Matte numer 500. Piękny nudziak i idealnie mi się teraz scala z tym makijażem oczu. Albo Aqua Platinum numer 480 i one się różnią kompletnie formułami, bo ta Aqua Platinum to jest taka bardzo delikatna pomadka, taka bardziej nawilżająca, która daje efekt przegryzionych ust, a ta Velvet Matte, no to już taka jest normalna kremowa pomadka. Zobaczmy ten Velvet Matte. O, idealnie. Ja też nie ściągnęłam do końca tego błyszczyku z ust, więc wiecie, ona też nie będzie taka matowa, jaka by była, gdybym nałożyła jej od razu na usta. Tak, ale ten kolor pasuje mi idealnie do oczu. W sensie makijażu oczu. Ona jest tak kremowa, że ja wręcz mam wrażenie, jakbym nakładała po prostu balsam na usta. I tak wygląda skończony makijaż, gotowa metamorfoza z samymi kosmetykami drogeryjnymi. No i właśnie, co najlepsze, to nie dość, że one już wyjściowo są bardzo przyjazne cenowo do naszego portfela, to teraz dostępne są jeszcze z rabatem do 40% na stronie Eveline, także zapraszam Was serdecznie. Jakbym miała Wam teraz powiedzieć tak szybko podsumować to, co największe wrażenie na mnie zrobiło, to na pewno ta paletka, a zwłaszcza ta numer 1, której użyłam w swoim makijażu. Taki fajnie ciepły, brzoskwiniowy ten makijaż wyszedł, bardzo mi się podoba. Druga rzecz to na pewno będzie ten krem pod oczy. Oczywiście to są pierwsze wrażenia, ja go jeszcze będę musiała przetestować dalej, ale pięknie się zachował pod makijażem. Tutaj, wiecie, korektor poszedł jak masło, po prostu nic się nie zważyło, nie było problemów z kryciem, no po prostu zachował się idealnie. No i ta gęsta konsystencja zapowiada się bardzo ciekawie. I co jeszcze trzeciego? No to nie jest nowość, ale no dla mnie ten rozświetlacz jest po prostu przepiękny. I po prostu za każdym razem, jak go mam na sobie, to sobie przypominam o jego boskości, także jeszcze ten Glow and Go. I to jest akurat numer 02. No i dzisiaj przetestowałam jeszcze na włosach szampon i maskę. Widzę, że mi nic nie przetłuszcza. Są tylko ładnie dociążone, także tym bardziej się cieszę, że będę mogła, wiecie, na wyjazd zabrać ze sobą taką mini wersję. No i ten Brazilian Body CC też mi się bardzo podoba. Będę musiała go jeszcze przetestować na nogach, bo tam wydaje mi się, że zrobi największy efekt, ale
też jestem bardzo zaciekawiona tym kosmetykiem i to już mogę Wam polecić jako produkt przetestowany, bo już go używałam wcześniej, właśnie peeling enzymatyczny z kwasem glikolowym i AHA. A, no i ta pomadka, też cudo. No zobaczcie tylko na tego nuziaka. Boski. Jeszcze raz przypomnę, Velvet Matte numer 500. Nie wiem, czemu nikt do tej pory o niej nic nie wspomniał i podoba mi się też, że te pomadki mają tutaj takie okienko, przez które widać kolory, czyli jak macie więcej ich, to możecie postawić je nawet w szufladzie i będziecie w stanie rozróżnić bez otwierania wszystkich opakowań. No i dobrze, tak wygląda efekt końcowy. Mam nadzieję, że się Wam podoba. No, nie ukrywam, że mi przypadł do gustu. Tym bardziej się cieszę, że wszystko tak fajnie wyszło i tak naprawdę ta pielęgnacja, że się sprawdziła pod makijażem, bo to był mój pierwszy raz, kiedy używałam tych kremów, bo korektora, pudru i podkładu już używałam nie raz, więc wiem, że to wszystko ładnie wygląda, to jest też kwestia poniekąd samej pielęgnacji, że wszystko się dobrze spisało. Także ja teraz z wielkim uśmiechem na ustach będę chodzić tak dzisiaj cały dzień, bo fajnie to wyszło. Bardzo dawno nie miałam takiego typowego eyelinera na oczach. Wiem, że są tutaj fani takiego eyelinera u mnie, także proszę bardzo, to dla Was. Oczywiście jak zawsze w opisie pod filmem znajdziecie pełną listę kosmetyków, których dzisiaj używałam, wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. Także tam Was zapraszam serdecznie. Tam są też informacje na temat moich paznokci, czy bluzki, czy biżuterii. Tam jest wszystko. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry. I przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę, zawsze w sobotę, a to są ostatnie dwa filmiki. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!